czym ten miał polegać na nieuprawnionym wejściu w posiadanie hasła dostępowego i zmianie danych w systemie teleinformatycznym e-dziennik. W postępowanie w tej sprawie prowadziły policjantki Zespołu Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii naszej jednostki. W trakcie tego postępowania zostało przesłuchanych w charakterze sprawców czynu karalnego 3 uczniów tej szkoły. Uczniowie ci się przyznali. Materiał zebrany w tej sprawie trafi do sądu rodzinnego w Złotowie, który zdecyduje o konsekwencjach, które poniosą dzieci. Przepisy przewidują tu szeroki wachlarz kar do zastosowania, od upomnienia do umieszczenia w ośrodku wychowawczym włącznie. Dyrektor szkoły podstawowej nr 1 w Złotowie odmówiła komentarza w tej sprawie. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że włamania do dziennika dokonało troje uczniów klasy 6. Podejrzeli oni hasło wpisywane przez nauczyciela. Uczniowie ci do tej pory nie sprawiali problemów wychowawczych. Wybryk miał charakter jednorazowy. Młodzi ludzie dopisali oceny tylko sobie.